Szanowni Państwo, jako redaktor Polskiego Radia od razu zajmuję się problematyką motoryzacyjną. Kolejne nowelizacje w naszym kodeksie wzbudzają wiele kontrowersji. Jedni twierdzą, że idą w dobrym kierunku, inni wręcz przeciwnie. Podchodzę z mikrofonem do jednego z użytkowników dróg właśnie, by zadać mu pytanie. Proszę Pana, widzę, że Pan jestem redaktorem Polskiego Radia. Jestem to? Z radia jestem. A ja z Cichodołków. Proszę Pana, widzę, że Pan prowadzi pojazd po drodze publicznej i jednocześnie pali papierosa, a to jest, proszę Pana, w tej chwili zabronione. No bo ja se palę. No właśnie pan sobie pali, a to jest, proszę Pana, w tej chwili zabronione, żeby jednocześnie jechać pojazdem i palić. A ja se palę. No właśnie, proszę Pana, a nie wolno, może Pan zapłacić mandat. A za co mandat, jak ja jeszcze dzisiaj nic nie pił? No, proszę Pana, ale Pan pali, a to zabronione, no. Rozumie Pan? Zabronione jest palenie. To jak to tak? Nie wolno palić, nie wolno pić? Czekaj Pan, ja do starej zadzwonię, kurde. To się ucieszy, bo teraz darmowe minuty mam. Tak, tak. Ma Pan, widzę, telefon komórkowy. No mam telefon komórkowy. Teraz są darmowe minuty, ja nawet koniowi telefon kupię. Dobrze, ale proszę Pana, tu muszę Pana od razu ostrzec, no pewnie, że tu, bo ja tu tylko jestem. Proszę Pana, że jednocześnie nie można jechać i rozmawiać przez telefon komórkowy. To jest w myśl nowych przepisów zabronione. To jakieś durne jest. No, proszę Pana, ale nie wolno jechać i rozmawiać no przez telefon. No to jak? Nie wolno palić, nie wolno pić, nie wolno gadać, to po co jechać? No wie Pan, no niby tak, no ale takie są przepisy, no proszę Pana. Siwy, ty słyszał? Żyjemy w państwie prawa, proszę Pana. Tak, koń też żyje w państwie prawa. Tak, no. Tak. Ty słyszał, nie wolno pić, nie wolno palić, to po co jechać, no? Prrrko była, no. Zaraz. Jak kobyła? No przecież Pan mówi, że to jest siwy. No bo my naprzód ją chrzcili, a później obejrzeli. Rozumiem. Ale... Panie redaktorze! Ja słyszę, niech pan nie krzyczy. Mów pan głośniej, bo Adagia słucha. Adagia pan słucha. Bardzo lubię Chopina, to... Tak. Ale Malera nie lubię, bo mnie wkur... Proszę pana, nie... A ja, panie redaktorze, mów pan głośniej, bo Adagia słucha. Ja mam jeszcze GPS-a. GPS pan tak, ma. Tak, co? GPS. Nie, GPS-a mam. To tak. Ale nie używam, bo bakterie za drogie są, wie pan. Tak. A zresztą ja nie potrzebuję. Tak. Bo... Siwy zna drogę do domu. Pojedzie, tak. Bo on nie pije. Ja rozumiem, tak. Nie pije, bo jemu lekarz zabronił. No dobrze, no. On na nerki jest chory. Dobrze. Prrrko była. Proszę pana, ale wie pan, jeżeli pan używa w czasie jazdy Walkmana i ma pan słuchawki, to też... To nie do pana, proszę pana, pan sprowadza niebezpieczeństwo, proszę pana. Przecież niech pan sobie wyobrazi sytuację taką, że jedzie karetka i pan tego nie usłyszy, bo pan akurat słucha Adagia, prawda? A mnie na cholerę karetka, ja zdrów jak byk, co pan? No ale proszę pana... Raz do nas karetka jechała, ja mogę ludziom w telewizji powiedzieć. Tak. Do nas karetka jechała, bo jeden był chory, ten Malek się nazywał. Tak? Ale my jego wybroniły. Potem całkiem zdrów umarł sobie w domu. Właśnie, może a propos zdrów, to niech pan zgasi, bo to szkodzi, tak. No. Proszę pana, a czy... A panie redaktorze, spokojnie. Ja się nie wstydzę. Nie blokuj mnie pan telefonu. Wasze jest krzesło. Tak. U nas we wsi 50 gospodarzy jest. Tak. To pan się musiał do mnie akurat przypierć. Pierwo jedno ty. Durny mnie się trafił. Proszę pana, to jest mój dziennikarski obowiązek, proszę pana. Dobrze, a czy zapłacił pan OC? O co? OC czy pan zapłacił? Od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie, OC. To ja cywil jestem od dawna. Proszę pana, to za to, że cywil, to płacisz? Proszę pana, pan nie zapłacił w terminie, to pan zapłaci odsetki. Odsetki to ja w knajpie płacę. Dobrze. Panie, odsetki, dwie setki, a jak nie mam pieniędzy, to ja powiem ludziom, to ja na zeszyt bierę. Na zeszyt bierę. Dobrze. A chce pan wiedzieć, jaki zeszyt mam? Kratkie mam zeszyt. Kratkie, dobrze. No. Ale widzę, proszę pana, że tam po lewej swojej stronie ma pan bat, prawda? No. Bat, wie pan, a bat jest rodzajem broni. I czy ma pan pozwolenie na bat? Co?
Czy pozwolenie na bat pan ma, bo to jest rodzaj broni, trzeba mieć co, pozwolenie. Co to ja bat mam, żeby na bata? Proszę pana, wie pan, jakby tego nie oceniać, ja proszę pana podsumowałem te wszystkie pana wykroczenia, to w tej chwili ja z dziennikarskiego obowiązku, jako prawy obywatel, mam obowiązek, proszę pana, zawieźć pana na komisariat i tam pana oddać pod kuratelę prawa. O, proszę pana, i tak skończymy. O. No to wiesz mnie pan, kot. Biorę, proszę pana, naprawdę pana... No, no. Panie, panie, pan, co? Zabaw! Ale wiesz, się kobyła trafiła. Zabaw na niezależne media. Dziennikarzy biją, etyka cierpi, etyka. Nie!